Chyba rozpoczął się remont ulicy Kasztanowej. Mówię chyba, bo właśnie ktoś zerwał na ulicy Kasztanowej asfalt. Mówię ktoś, bo tu nie ma żadnej tablicy. Kto prowadzi roboty, kiedy rozpoczęcie, kiedy zakończenie. W ogóle nie ma żadnego oznakowania. Można sobie wjechać na taką rozwaloną ulicę. A podobno remont miał być etapami. Tak przynajmniej jest w przetargu. Również w przetargu jest projekt czasowej organizacji ruchu. A tu nic, tylko zerwany asfalt. Żadnego znaku, nawet ograniczenia prędkości. Więc jak sobie ktoś tu urwie zawieszenie, to po odszkodowanie do miasta. Znów jest coś robione po inowrocławsku. O, a tak oznakowano niebezpiecznie wystającą studzienkę bodajże. Widzę, że pojawił się jakiś nowy znak. Nakaz skrętu w prawo. No to jedziemy. Ale z tego co widzę, nic mi nie zabrania zawrócić i kontynuować jazdę dalej Kasztanową. A tutaj właśnie zginął nakaz skrętu w prawo, czyli to jest tamten znak, tylko przeniesiony stąd. Czy naprawdę nie można czegoś od początku do końca przeprowadzić normalnie? A na ulicy Sobieskiego już się zaczyna robić bałagan, a będzie jeszcze gorzej.